Szanowni Państwo, 27 lat istnieje już Gazeta Polska. Tak naprawdę 194 lata istnieje ten tytuł. Więc jeśli przyznajemy tę nagrodę z taką tradycją, od gazety, w której pisał Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, współzakładał Maurycy Wąchnacki, to coś musi znaczyć. A ta nagroda Gazety Polskiej, najstarsza spośród naszych nagród, jest dedykowana człowiekowi, który najwięcej znaczył, najwięcej dobrego zrobił w zeszłym roku. Myśmy nie mieli wątpliwości, kto jest tym człowiekiem i kto najwięcej znaczył, kto najwięcej zrobił dobrego dla Polski w zeszłym roku. Gdyby poszukać w Europie ludzi, którzy mają dzisiaj największy wpływ na wynik wydarzeń, oczywiście są przywódcy większych państw niż Polska, ale te państwa i przywództwo znajdują się w głębokim kryzysie. Oni dzisiaj szukają porozumienia z Polską właśnie dlatego, że Polska się rozwija, że Polska ma bardzo twarde i jednocześnie zdecydowane kierownictwo i demokrację. Że Polacy demokratycznie potrafią jasno powiedzieć, czego chcą od własnego kraju, czego chcą od Europy. I oczywiście tego typu nagroda pewnie, można powiedzieć, w niej udział ma, tak jak w każdej wygranej wojnie, wielka armia, wielu jest dowódców. Ale przywódca całej armii jest jeden. Wszyscy wiemy, dlaczego Jarosław Kaczyński dostał Nagrodę Gazety Polskiej. I muszę przyznać Państwu, że choć nie mieliśmy żadnego problemu z decyzją kapituły za zeszły rok, żeby przyznać ją Jarosławowi Kaczyńskiemu, to zawsze jest ten pewien problem, co napisać w takiej nagrodzie, żeby to nie było banalne. Myśmy opisali tę nagrodę jako nagrodę właśnie dla człowieka, który najwięcej osiągnął dwukrotne zwycięstwo w wyborach i do Europarlamentu, i do Parlamentu. Proszę się cofnąć kilka lat do tyłu i zobaczyć, jak wyglądała Polska, jak wyglądały nasze nadzieje. Przecież obóz patriotyczny marzył tylko o tym, żeby udowodnić, że ma prawo istnienia, żeby nie został zniszczony i wytarty po Smoleńsku. Przychodzi rok 2015. Zwycięstwo Andrzeja Dudy, zwycięstwo parlamentarne. Czy to można było w ogóle powtórzyć? Czy to nam się marzyło, że to można było powtórzyć? Czy w najśmielszych snach, nawet tak skrajny optymista jak ja, mógł marzyć, że powtórzy się to zwycięstwo? Że po 4 latach rządów, trudnych rządów, atakowanych ze wszystkich stron, będzie można powtórzyć to zwycięstwo. I to się zdarzyło. To się zdarzyło w roku 2019. Jak to wszystko opisać? Opisaliśmy to tak jak na naszej nagrodzie. Chcę przyznać Państwu, że w tym momencie poczułem się trochę przegrany, bo okazało się, że ktoś, kto chyba niezbyt lubi Jarosława Kaczyńskiego, ujął treść tej nagrody zdecydowanie lepiej. Jemu zależy tylko na Polsce. Nic też dziwnego, że potem ta pani powiedziała, że liczy na pomoc kolegów kolowanych z PiS-u, no bo tak wreszcie. Przypomina się to apokaliptyczne powiedzenie, że nawet diabeł przed Panem Bogiem uklęknie i odda. No, nie będę tutaj wielkich porównań, ale jak Państwo wiedzą, mamy problem, bo znowu 10 maja przypada sam, że Pan kocha Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj muszę przyznać, że zanim działania Jarosława Kaczyńskiego mnie przeraziły. Kandydata z konwencji partii przekonał, ale proroka Dawida, naprawdę wielki człowiek. A teraz, proszę Państwa, wracając do naszej nagrody. Jarosław Kaczyński odbierał już Nagrodę Gazety Polskiej, jest człowiekiem 25-lecia. I można się zapytać, dlaczego znowu? A odpowiedź jest prosta, bo znowu wygrał. Józef Piłsudski mówił, że nie wystarczy mieć rację, trzeba jeszcze wygrywać. Jarosław Kaczyński od dawna miał rację, ale też pokazał, jak wygrywać. I życzę mu, żeby następne boje były zwycięskie.
Szanowni Państwo, przed nami laureat Gazety Polskiej za rok 2019, prezes Jarosław Kaczyński.